Właściwie można powiedzieć, że jest już godzina 8:40. Dawid Thomas, do czerwca prezes Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Brexit. Dlaczego jest tak skomplikowany? Dlaczego jest tak trudny? No, krótkie pytanie i bardzo długo odpowiedź. Myślę, że najjasna odpowiedź jest po prostu gospodarstwo europejskie jest tak integrowane, no prawie w każdym sektorze, że jest bardzo trudno odłączyć różnych krajach. I oczywiście potrzeb polityczny był, że te kraje byli odłączone. I po prostu politycy nie mogli skończyć te koła i prowadzić sytuację, gdzie mogliśmy dalej być połączone ekonomicznie, ale dzielone politycznie. To jest tak, że w tym systemie globalnym, ale też w systemie europejskim, giełda londyńska odgrywa ważną, bardzo ważną rolę, czy może najważniejszą rolę. Dlaczego? No to jest historia prawie 200 lat. No przez te 200 lat Londyn był, można mówić, rynek hurtowy dla finans. Był 200 lat temu rynek hurtowy dla cały świat, dla Ameryki też. No Ameryka odłączył się od potrzeb londyńskich w pierwszej dekadzie XX wieku. Ale do dzisiaj Europa potrzebuje Londyn jako rynek hurtowy dla finans. Ale co to znaczy rynek hurtowy dla finansów? Na przykład w Niemiec są bardzo duże banki. Ale ten system bankowy działa prawie w bilansie. Po prostu te krótkoterminowe potrzeby banki dla ich klientów bilansowane przez te środki, co banki mają do dyspozycji. Ale na przykład, jeśli będzie potrzebny dla bank pomagać klient w poziomie 500 000 000, może 1 000 000 000 euro, po prostu nie ma tej środki w środku bilans bank. I zrobić tego muszą iść do rynku hurtowego, emitować pewien instrument finansowy, może kilka, odebrać te pieniądze z Londynu i dzielić kredyt do klienta w Niemiec. Ale dlaczego te banki niemieckie, rozumiem, banki francuskie, banki włoskie, w ogóle cały sektor bankowy korzysta z giełdy w Londynie, ale dlaczego w Londynie i dlaczego ten Londyn, nie można Londynu zastąpić Frankfurtem, Paryżem albo Warszawą? No jak mówię, że jest historia kilkaset lat. No po prostu te infrastruktura w Londynie budował się przez tej czasie, muszę powiedzieć, przez ostatnie 50 lat tej zmiany i budowy był największy, najszybszy tempo prowadzony. Ale po prostu ta struktura prawna w Anglii jest prowadzona specyficznie dla sektora finansowego, gdzie jest bardzo łatwo dla środki finansowe pływać i odpływać z rynku bez barier. I dlatego to jest ta sytuacja. Instytucje finansowe lokują się w Londynie i prowadzą ich działalność z Londynu. Nawet te pieniądze, co oni kontrolują, może dotykają Londyn, może jeden sekund, milisekund, ale dlatego pływają przez te instytucje w bazie angielskim prawem. Po prostu sam proces gra bez przeszkód. Czyli o miejscu giełdy londyńskiej decyduje historia, doświadczenie i prawo angielskie, które umożliwia łatwość przepływu tych kapitałów. Tak, i też jest bardzo przyjazny dla tych ludzi, którzy pracują tam.
no dla partnerów tej funduszy, oni mogli pracować w Londynie bardzo łatwo, mogli zarobić dosyć wysoką pensję bez jakich przeszkód. I jak wiemy, to prawo unijne zaczyna się coraz bardziej ograniczyć poziomie bonusy i te inne rzeczy w sektor finansowy. Kiedy zaczęło się, kiedy było wiadomo już, że do tej pory nie jest wiadomo, czy ten Brexit nastąpi, ale kiedy było już po referendum, kiedy zastanawiano się, jak ta Europa będzie wyglądać bez Wielkiej Brytanii, mówiąc o giełdzie, mówiono, to przeniesiemy transakcję do Frankfurtu. Pan uważa, że to nie jest jakaś operacja banalna i prosta? No oczywiście, no, znaczna część operacyjna, mówimy o clearing, dla waluta euro był prowadzony. I tutaj na przykład w Warszawie dużo zyskuje. Dlatego wiele banki, czy mieli ten część operacyjny w Londynie, prowadzili się tu do Warszawy, do innych krajach, inne miasta w Polsce. Ale to są bardzo małe część operacji bankowej. No, ostatni artykuł, co ja widziałem, że jest, że przez tej całej organizacji i restrukturyzacji sektor finansowy w City of London stracił tylko 30 tysięcy miejsc pracy. I to jest mało, jeśli porównamy, że prawie milion ludzi są zatrudnieni w tym sektorze. Milion osób jest zatrudnionych w sektorze bankowym, gdzie? Finansowym. Finansowym w samym Wielkiej Brytanii, czy? Ogólnie w Londynie. W Londynie. Mm. Samo to City gdzieś jest obsługiwane przez armię miliona osób. Jeżeli myślimy o Brexicie, to potrafimy wziąć kartkę papieru i napisać, kto zyska, kto straci na tym Brexicie, co jest największym zagrożeniem i dla której gospodarki? No po prostu wszyscy stracą. Nie ma jednej partii, co zyskuje tego w Europie. Z moim zdaniem tylko Stany Zjednoczone, Singapur, i Chin zyskują przez Brexit ich pozycji. Cały proces teraz jest zrobić Brexit z najmniej szkód. Zaszkód do Europa razem z Wielką Brytanią. Czy to jest tak, no bo za chwilę są brytyjskie wybory. Pan przewiduje, że partia konserwatywna i obecny premier wygrają te wybory? No wygląda, że będzie tego. Konserwatyści mają 12% przewaga w opinii politycznej o te wybory. Ale oczywiście jak będzie w dzień wyborów, zobaczymy, ale wygląda, że konserwatyści się wygrają. Jeśli wygrają, do Brexitu na pewno dojdzie. Tak. I teraz największy strach, jeśli chodzi o sfery gospodarcze europejskie, dotyczy czego? Najwięcej strach jest medialnym szturm o Brexit bez umowa, bez deal, jak mówią. I z moim zdaniem to jest, no, jak mówię po angielsku, storm in a teacup. Po prostu nie jest prawdziwa sytuacja, dlatego Wielka Brytania wie, że musi być deal i też Unia Europejska wie, że musi być deal. Dlatego bez dealu obydwie strony bardzo dużo stracą. Bardzo dużo, ale czy są eksperci, którzy potrafią policzyć, przełożyć stratę na jakąś sumę w euro, czy w miejscach pracy, czy w obrocie przemysłowym? Wydaje mi się, że nikogo wie dokładnie, jaki będzie strat. Oczywiście ogólny
ludzie mogli widać, gdzie jest największe zagrożenie, ale ilość miejsc pracy strata będzie bardzo trudno ocenić i wydaje mi się, że no, możemy mówić, jak był po wyniku referendum, od razu było mówione, że no, brytyjskie gospodarstwo będzie stracić 2% i ile ludzie powiedzieli 5% i tak dalej, ale te gospodarstwo dalej rosną. Nikogo nie wie, jak będzie efekt, ale oczywiście koniec, jak robią końcowy bilans do tego może po 10 lat, no będzie strat, ale ile będzie wynikając od ten Brexit i ile będzie od tej generalnej, globalnej sytuacji gospodarstwa, nikogo będzie wiedzieć. Powiedział pan, że zyskają między innymi Amerykanie, Stany Zjednoczone. Dlaczego Amerykanie mają z Brexitu czerpać korzyści? No, myślę, że już zyskowali dużo, dlatego wiem, że dlatego różne przedsiębiorcy mówili do mnie w Anglii, że duża ilość bardzo dobrze kształtowane ludzie w sektor farmaceutyczny, IT, już wjechali do Stanów Zjednoczonych. Po prostu mieli dosyć o te kłócenie tu w Anglii i nie widzieli, jaki będzie przyszłość i dostali oferty z Stanów Zjednoczonych i poszedł. I też jeśli będzie ten Brexit, oczywiście koszt w Europie będą rosnąć. Dlatego będą albo taryfowe bariery lub bariery beztaryfowe i to będą rosnąć koszty i przez ten rosnąć koszt produktów europejskich będą stracić konkurencyjność do produktów Stanów Zjednoczonych i Chin. Anglicy, obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za Brexitem, bo chcieli wyzwolić się z takiego gorsetu, który narzuca Unia Europejska. Gorsetu czasami absurdalnych praw, czasami absurdalnych rozporządzeń, a czasami rzeczy, które po prostu utrudniają życie. Ja zgadzam się do tego i też od czasu do czasu, jak miałem spotkanie z różnym civil servants w Londynie, oni byli nawet dumni, że w Wielkiej Brytanii oni robili gold plating do każde prawo unijne. W Anglii wszyscy te prawa unijne, jak byli prowadzone do poziom maksymalny. Jak patrząc do Francji, Niemiec i tak dalej, oni korzystali tę możliwość elastyczność w system europejski, gdzie oni mogli po prostu trochę modelować te prawo do ich potrzeb. Ale w Wielkiej Brytanii oni robili wszystko na max i po prostu stawili wszystko najostrzejsze, możemy mówić, do systemu prawnego brytyjskiego. I wydaje mi się, że przez tego duża ilość tych ludzi brytyjscy no, mieli trochę dosyć od tego. I zagłosowali przeciw Unii Europejskiej. Pan był prezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie. Mieszka pan w Warszawie. Te związki handlowe, związki biznesowe między Polską a Wielką Brytanią, jakie są? 10 lat temu, jak ja byłem też prezesem, przewodniczącym Izby Handlowej Brytyjskiej Polski, poziom handel między Wielką Brytanią i Polską po prostu bardzo szybko rosnął. Ale ten handel był największy, był od produktów żywności, meble i rzeczy jak to, część samochodowy. Teraz ten kształt handel jest w poziomie usługi.
są ten outsourcing tutaj w Polsce, są wiele produktów w bazie oprogramowane, komputerowe, IT sektor i takich rzeczy. I handel fizyczny nie jest tak mocno, jak było. Ale w drugą stronę duża ilość polskich produktów chodzą, przyjadą do Anglii przez Niemiec. Po prostu spółki niemieckie stemplują polski produkt jak niemiecki produkt i eksportują z marżą do Wielkiej Brytanii. I przez tego to prawda o ten ilość w handel między Polską i Wielką Brytanią nie jest tak jasne. I nie można tego zmierzyć. Jak długo pan mieszka w Polsce? No, kilkadziesiąt lat, można mówić. Miałem zaszczyt tutaj być prawie od początku tej zmiany tutaj w Polsce. I miałem bardzo ciekawe życie profesjonalne tutaj w Polsce. Może kiedyś uda nam się w Radiu Wnet o tym porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dawid Tomas, do czerwca prezes Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie, był gościem Poranka Wnet. A ponieważ rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, to jest, czy był taki zespół z Liverpoolu, teraz zespół piłkarski Liverpoolu jest sławny, ale zanim ten zespół stał się sławny, to sławniejszy był zespół The Beatles i teraz posłuchamy właśnie tego zespołu.